jesteśmy zadowoleni rzeczywiście. Tak jak rozmawialiśmy za pierwszy kwartał, zakładając, że drugi będzie równie dobry. No chcemy w ogóle, żeby każde kwartały potwierdzały właściwą strategię i to, że firma jest na prostej. Firma jest na prostej. I to widać po naszych wynikach. Jak porównuję półrocze 2014 roku do tego, jest istotna zmiana. Na poziomie przychodów jesteśmy lepsi, jeśli chodzi o zysk operacyjny. Ze straty prawie 100 milionów, 60 milionów zysku na grupie, a koszty nadal są niższe. Więc wielka praca została wykonana w organizacji. Muszę ogłosić, że ta rzeczywiście restrukturyzacja jest za nami. Teraz chcemy budować przyszłość, no i po to też powstała nowa strategia. Jesteśmy w tej chwili na etapie rejestracji w KRS-ie. No i spodziewamy się we wrześniu, ciężko określić konkretną datę, ale że to wyłączenie z na chwilę naszych notowań i powrót do ciągłych nastąpi. Wszyscy pewnie czekamy na ten moment i mamy sporo dobrych informacji dla naszych akcjonariuszy. Zresztą też chcę im podziękować za cierpliwość, bo wiem, że długo czekali na tą strategię, ale chcieliśmy zachować się przyzwoicie wobec wszystkich naszych, nie tylko właścicieli, ale też wierzycieli, no i dzisiaj powiedzieć, jaka jest zgoda na strategię dla firmy. Grupa przemysłowa, budownictwa przemysłowego z możliwością takiego wychodzenia na zagranicę. Model EPC, który chcemy eksplorować. Nadal poprawa realizacji kontraktów i taki reżim kosztowy, który chcemy utrzymywać cały czas. Model oparty o taką pewną stabilizację też biznesową. Trzy biznesy, nafta, gaz, chemia, drugi energetyka, trzeci powrót do budownictwa przemysłowego, czyli fabryki modernizacji, tychże centra logistyczne i czwarty biznes produkcyjny, który no, poprzez swoją charakterystykę innych przychodów będzie takim stabilizatorem. Cała reszta dezinwestowana jest, chcemy się zajmować tylko core biznesem. W ramach grupy Polimex Engineering, spółka projektowa, w efekcie czego będziemy mogli oferować na rynek taki łańcuch wartości od projektowania po wykonawstwo i serwisowanie. Także myślę, że będzie to też dobra wiadomość dla naszych klientów, gdzie posiadanie takiego partnera do prowadzonych inwestycji to jest dobra wiadomość.